nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem Katowice Airport, a to jest drugi odcinek raportu z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Pyrzowickiego lotniska. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy się na plac budowy i pokażę Wam, co przez ostatni miesiąc, czyli przez październik, zmieniło się na placu rozbudowy terminalu B, to dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego robimy i realizujemy rozbudowę terminalu B? Dlatego, że chcemy po pierwsze poprawić komfort korzystania z tego obiektu poprzez zwiększenie jego powierzchni o 40%, kubatury o 35%, a w konsekwencji zwiększymy przepustowość całej infrastruktury terminalowej Pyrzowickiego lotniska. Ona aktualnie wynosi około 6 milionów pasażerów rocznie, a po zakończeniu rozbudowy będzie wynosiła 8 milionów pasażerów. Projekt rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B zakończy się najpóźniej pod koniec pierwszej połowy 2021 roku. Projekt rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B wiąże się niestety z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów. Robimy oczywiście wszystko z wykonawcą, żeby je minimalizować. Jak wyglądają aktualnie te utrudnienia? Po pierwsze, zamknięte jest wejście do terminalu B od strony parkingu, więc żeby oddać się do hali ogólnodostępnej w terminalu B, jeśli wylatujemy z B, należy najpierw wejść do A i korytarzami wewnętrznymi przejść do B. W związku z rozbudową terminalu B przenieśliśmy także z terminalu B do A po pierwsze stanowiska biur podróży. One znajdują się teraz przy informacji lotniskowej, czyli w zachodniej części terminalu A. Ponadto zostało przeniesione z terminalu B także biuro Itaki. Ono się znajduje we wschodniej części hali ogólnodostępnej terminalu A. Z powodu rozbudowy terminalu B musieliśmy zamknąć także 120 miejsc parkingowych, które zlokalizowane są przed terminalem B na parkingu P1, ponieważ tam teraz się znajduje zaplecze budowy i obszar, gdzie trwa rozbudowa obiektu. W związku z tym musieliśmy zamknąć także strefę szybkiego wsiadania i wysiadania, która się znajdowała przed terminalem B. Uruchomiliśmy dwie nowe strefy szybkiego wsiadania i wysiadania, tymczasowe strefy. Jedna z nich zlokalizowana jest przed terminalem A, to jest ta strefa, którą widzicie za mną. No i mamy także drugą strefę szybkiego wsiadania i wysiadania. Ona zlokalizowana jest przed terminalem C. Front robót przed terminalem B od strony południowej. No i dużo tutaj się dzieje. Powoli znika ta bardzo charakterystyczna dla terminalu B elewacja. Jak widzicie, montowana jest też konstrukcja stalowa tej powiększonej, rozbudowanej części terminalu B. Trwają także prace ziemne, fundamentowe. Powstaje m.in. też jedna z zewnętrznych klatek schodowych, fundamenty pod trawelatory, które połączą parter terminalu B, tej rozbudowanej części, z pierwszym piętrem. Prace toczą się zgodnie z planem. Nie ma też co ukrywać, że sprzyjała nam pogoda, bo październik był prawdziwie złotojesienny, typowa złota polska jesień, która zawsze służy budowlańcom. Rozbudowa terminalu B podzielona jest aktualnie na trzy fronty robót. Pierwszy z nich znajduje się przed terminalem B od strony parkingu, tam już byliśmy. Teraz zmierzamy w stronę drugiego frontu, czyli hali odlotów, jej wschodniej części, która aktualnie jest wyłączona z użytkowania i trwają tam prace rozbiórkowe oraz szeroko pojęte budowlane. Zobaczmy więc, co tam się dzieje. Tutaj kiedyś był taras widokowy, teraz trwają prace rozbiórkowe. Powierzchnia tarasu widokowego zostanie zagospodarowana i włączona do hali odlotów, z której rocznie korzysta prawie 1,5 miliona pasażerów. Parter wschodniej części hali odlotów terminalu B. Już za chwilę zniknie stąd ostatni fragment szybu windy. Prace budowlane wewnątrz terminalu B niestety generują hałas oraz pewne zapylenie. Naprawdę robimy wszystko razem z wykonawcą, żeby te utrudnienia minimalizować. Bardzo przepraszamy za te niedogodności, które wynikają z prowadzonej rozbudowy terminalu. W porównaniu z wrześniem 2019 roku największą widoczną zmianą w październiku na rozbudowie terminalu pasażerskiego B jest uruchomienie trzeciego frontu robót. To jest front, który zlokalizowany jest przed terminalem pasażerskim B na płycie postojowej. Trwa tutaj budowa fundamentów pod trzy zewnętrzne klatki schodowe. W każdej z klatek będą umieszczone dwie bramki do boardingu. I dzięki temu zabiegowi po rozbudowie liczba bramek do boardingu w terminalu B wzrośnie z obecnych 10 do 16. To by było na tyle, jeśli chodzi o drugi raport z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport, który podsumowuje miesiąc październik 2019 roku. Jeśli ten materiał się Wam podobał, będzie nam bardzo miło, jeśli dacie nam kciuka w górę. Ponadto zapraszam i zachęcam Was do subskrypcji YouTube'owego kanału Pyrzowickiego Lotniska. Jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, które tutaj publikujemy, to kliknijcie jeszcze dodatkowo dzwoneczek. Będziecie dostawać powiadomienia o każdej nowości. Kolejny film i raport z rozbudowy terminalu B mniej więcej za 4 tygodnie. Tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!